Nawet w najczarniejszych snach nie przypuszczałbym, że na tej konferencji prasowej się spotkamy. Natomiast wydarzenia, które się odbyły w dniu dzisiejszym, były tak dynamiczne i tak zaskakujące, a jednocześnie odebrałem wyraźny sygnał do próby zdyskredytowania mojego dobrego imienia i odebrania mi prawa do obrony, dlatego pozwoliłem sobie tą konferencję zorganizować. Świętym prawem każdego zarządu jest odwołanie trenera i może to uczynić każdy, zawsze i wszędzie. Takie jest prawo zarządu, takie jest prawo prezesów, właścicieli klubu. Nic mi do tego i to prawo szanuję. Natomiast niemożliwym jest rozwiązywanie kontraktu w oparciu o rzeczy, które nie mają żadnego związku z rzeczywistością. Na wstępie chcę jeszcze powiedzieć, że bardzo mi zależy na tym, żeby i będę trzymał kciuki, żeby ten klub osiągnął awans do pierwszej ligi. Wierzę w to, że ci chłopacy podołają temu. Jestem przekonany, że to środowisko kibicowskie, fantastyczne środowisko kibicowskie Elbląga, za dwa z odkładem miesiące ten awans uzyska, czego życzę. Natomiast dzisiaj w trakcie powrotu do klubu uzyskałem informację od wiceprezesa Majkowskiego, że z dniem dzisiejszym klub odwołał mnie ze stanowiska trenera pierwszego zespołu. Taki komunikat pojawił się na stronie internetowej, ale z jednym małym dodatkiem, który jest bardzo ważny. Mianowicie z dodatkiem złamania przeze mnie przepisów PZPN-u, jak i również przepisów klubowych, co nie polega na prawdzie. I jeżeli klub nie wycofa się z tego, to będziemy mieli pierwszy element walki o moje dobra osobiste w postaci procesu sądowego. Jak więc widać, zarzuca mi się nakłanianie zawodników do strajku, a z tego pisma, które złożyłem w klubie i asygnata jest, wynika zupełnie coś innego. W związku z tą sytuacją okazuje się, że rozwiązano ze mną kontrakt w trybie natychmiastowym z winy trenera. I główną podstawą tego jest, i muszę to stwierdzić z żalem, przede wszystkim kwestia finansów. Tego, co powinienem uzyskać w momencie, kiedy uda mi się uzyskać awans wspólnie z zespołem. I tego, na co się umówiliśmy z zarządem po zakończeniu sezonu. Tak, przychodziłem do tego klubu 2 lata temu. Pamiętam, jak w styczniu, w momencie, kiedy postanowiliśmy naprawić ten klub, kiedy postawiliśmy sobie za cel przywrócenie świetności piłki nożnej, pamiętam, jak nie było pół zawodnika z Polski, który chciał przyjść do Olimpii Elbląg. Pamiętam, jak trudno było nam zbudować to, co jest dzisiaj. Dzisiaj chciałbym przypomnieć, że jesteśmy wiceliderem. Dzisiaj chciałbym przypomnieć, że ten klub walczy o awans do pierwszej ligi. Dzisiaj chciałbym przypomnieć, że moja praca i praca mojego współpracownika Tomka Rogali doprowadziła, że licząc jesień mamy 9 meczy nieprzegranych, liczymy się w stawce. I powiem tak, bardzo wierzę w to, że ta praca nie zostanie zmarnowana. Bardzo wierzę w to, że to środowisko kibicowskie i to, na co wszyscy w tym Elblągu czekają, stanie się faktem. Natomiast nie mogę dopuścić do tego, żeby z mojego nazwiska i z mojej osoby robiono publicznie żenadę. I powiem tak, można się rozstać z trenerem. Nie jest żadnym dylematem. Sposób rozstania. Ja nie będę mówił o tym, co się działo dzisiaj w klubie, o zamykaniu drzwi, o inwektywach. Natomiast wydaje mi się, że po tym, co zrobiłem dla elbląskiej piłki, po tym, co zrobiłem dla tego klubu, taki sposób podziękowania i taki sposób postawienia sprawy jest żenujący. Już panu przeczytam, o co chodzi, bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi, wie pan, o pieniążki. Po pierwsze, w przypadku awansu klubu po sezonie rozrywkowym 2010-2011 do pierwszej ligi strony umowy przedłużą kontrakt do dnia 30 czerwca 2012. To jest pierwsza rzecz, która obowiązuje klub. Druga rzecz, bo mamy, tak jak powiedziałem, 2 kontrakty. W tym oddziału nie będę czytał. Punkt drugi. W przypadku, gdy po sezonie rozgrywkowym klub awansuje do pierwszej ligi, trenerowi wypłacona zostanie premia w kwocie 144 tysiące złotych brutto. Punkt trzeci. W przypadku, gdy po sezonie rozgrywkowym klub pozostanie w drugiej lidze, trenerowi wypłacona zostanie premia w kwocie 28 tysięcy 700. I to jest to, czego ja nie uzyskam w wypadku, jeżeli się ze mną rozwiązuje kontrakt z winy klubu.